metalu, który zaraz Państwo zobaczycie. Wygląda to jak zwykłe aluminium, kawałek płaskownika. Tak naprawdę jest to stop aluminium krzem, który początkowo miał postać proszku. Ten proszek został zmieszany z proszkiem wodorku tytanu. Oba te proszki sprasowano bardzo silnie do gęstości prawie teoretycznej, czyli 2,7 g na centymetr sześcienny. W tej chwili podgrzewamy ten stop. Podgrzewamy do temperatury nieco wyższej od temperatury topnienia aluminium, czyli 650-700 stopni. I zaraz zobaczycie Państwo, jak materiał zacznie zwiększać swoją objętość. Pod wpływem ciepła wodorek tytanu rozkłada się, a uwalniany wodór powoduje powstanie porów. O, proszę zobaczyć, już objętość jest dużo większa. Za chwilę materiał uzyska gęstość mniejszą od 1 g na centymetr sześcienny. Czyli powinien pływać w wodzie. Proszę zobaczyć, ta objętość zwiększyła się 3-5-krotnie. Nie teraz. No i zaraz sprawdzimy, czy pływa w wodzie. I teraz włożyli, to by się znowu zgniotło.